Na rynku ropy obecnie mamy sytuację bezprecedensową. Ona się jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyła. Wpłynęły na nią dwa czynniki. Pierwszy to jest niespotykany spadek popytu spowodowany właśnie zaprzestaniem działalności gospodarczej w wielu regionach świata. Po drugiej stronie mamy zerwanie porozumienia o ograniczeniu wydobycia. Podaż ropy, nadwyżka ropy nad popyt przekroczy możliwości magazynowania ropy. Ponieważ nie ma porozumienia, które by w sposób kontrolowany rozwiązało sprawę ograniczenia wydobycia, no to cena to musi zrobić. Cena musi spaść gdzieś do 10-15 dolarów na baryłkę. Dzisiaj to jest około 25 dolarów za baryłkę, więc w tej chwili z tego co wiemy, no, ruch cen ropy jest w dół i to dość potężnie. Sytuacja na rynku paliw wymusza to, co się dzieje na rynku ropy, ale na rynku ropy spadki cen są szybsze i głębsze, dlatego że tam dochodzi ten czynnik podażowy, którego nie ma na rynku paliw, no bo rafinerie o tyle ograniczają przerób, czyli dostawy, no, na ile im pozwala popyt. Więc ceny paliw spadają, ale nie tak szybko jak ceny na rynku ropy, bo to są dwa odrębne rynki. One się wiążą tylko w dłuższym horyzoncie, no bo musi się opłacać przerabiać ropę, po prostu inaczej jej nie będzie. Więc one są płytsze. Po drugie, jak patrzymy na ceny paliw, to pamiętajmy, że w cenie detalicznej połowa ceny to są podatki. Więc tylko ta połowa zależy od czynników rynkowych. No jest jeszcze jeden ważny element, mianowicie my mówimy, przed chwilą mówiliśmy o tych cenach paliw w dolarach, to są te ceny rynkowe, a my kupujemy w złotych, a kurs dolara się umocnił w stosunku do złotego, czyli złoty kosztował jeszcze 2-3 tygodnie temu poniżej 4 zł, teraz jest 30-40 groszy droższy, czyli można powiedzieć o 10%. To spowalnia te spadki, ale te spadki są, one są widoczne i w mojej opinii nie ma innej drogi jak dla cen paliw, jak droga w dół.